Telewizja Narodowa dzisiaj jest w Fundacji Lex Nostra. Mówi dyrektor Fundacji Maciej Lisowski. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Telewizji Narodowej. Tym razem cieszę się, że mam przyjemność zadebiutować na antenie Telewizji Narodowej. Mam nadzieję, że będę miał okazję częściej się pojawiać. Natomiast sprawa dotyczy artykułu, który opublikowałem na stronie Fundacji Lex Nostra, a dotyczy też bardzo znanej, niekoniecznie pod względem pozytywnym, osoby, czyli pana Leszka Pupla, który swego czasu, z tego co się orientuję, z tego co mogłem wyczytać w internecie, też próbował być związany z ruchem narodowym, a moim zdaniem wręcz te działania, podobnie jak działania pana Leszka Pupla dotyczące innych aspektów życia społecznego, no miały przede wszystkim na celu ośmieszenie ludzi, którzy mają rzeczywiście dobre idee, dobre chęci, którzy rzeczywiście działają z przekonania, a nie po to, żeby sprzedawać jakieś wyroby, prawda, jubilerskie nazywane patriotykami przez pana Leszka Pupla, tudzież z innych źródeł zarabiać pieniądze. Natomiast dlatego nas zainteresował ten temat, ponieważ pan Leszek Pupel otworzył Fundację Paragraf. Wielokrotnie wspominałem, że spraw osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, przez system prawny jest tak dużo, że dla każdego starczy miejsca i my się tylko jako Lex Nostra, my się tylko cieszymy, jeżeli powstają kolejne organizacje właśnie reprezentujące tych osób, te osoby pokrzywdzone. Natomiast to, co zrobił pan Leszek Pupel, moim zdaniem jest to kolejna próba ośmieszenia kolejnego środowiska, tym razem środowiska organizacji społecznych, tym razem środowiska ludzi, którzy poświęcają swój czas, poświęcają swoją energię, poświęcają swoją wiedzę na to, żeby w Polsce ten system prawny, który w tej chwili funkcjonuje, funkcjonował lepiej, żeby było mniej osób pokrzywdzonych, żeby było mniej osób poszkodowanych. Jeżeli pan Leszek Pupel na swojej stronie internetowej, Fundacji Paragraf pisze, cytuję, że zagląda sędziom, urzędnikom i prokuratorom do dupy, albo ewentualnie na temat adwokatów, że skuteczny adwokat czy radca prawny to podstawa. Wiele lat gorzkich z nimi doświadczeń zajęło mi, czyli panu Publowi, rozpracowanie mentalności i sposobów traktowania klientów przez tych złodziei, a są to specjalnie trenowane oprychy i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem tego typu działanie ośmiesza tylko wiele organizacji społecznych, które działają od lat, które próbują nawiązać dialog chociażby z władzą, bo w tym momencie władza sądownicza, czy władza prokuratorska, czy rządzący jeszcze nami nie traktują nas poważnie jako partnerów do rozmowy. Oczywiście można metodą pana Leszka Pupla opluwać wszystkich, natomiast w praktyce naszym zdaniem, jako Lex Nostra, moim zdaniem, do niczego to nie prowadzi, bo w pewnym momencie stworzy się nisza, z której po prostu w żaden racjonalny sposób nie wyjdziemy, a tym bardziej nie pomożemy ludziom rzeczywiście pokrzywdzonym. Tak więc przeraziła mnie wręcz ta strona w sensie dosadności, w sensie braku kultury, w sensie zwykłego po prostu chamstwa, który zresztą pan Leszek Pupel nieraz już prezentował wcześniej. Natomiast przeraziło mnie to jeszcze pod jednym kątem. Podejrzewam, że gdybym ja napisał na swojej stronie, że zaglądam sędziom do dupy i zamieścił rysunki świn w togach, szybko otrzymałbym wezwanie do prokuratury w charakterze podejrzanego. Jak widać, pan Leszek Pupel może to robić, robi to od lat i jakoś włos głowy mu nie spada. Obawiam się, że jest to kolejna próba władzy, albo może niektórych urzędników, czy niektórych grup interesów urzędników, że jest to po prostu próba skompromitowania wszystkich organizacji, czy większości organizacji pozarządowych właśnie przy pomocy tej bardzo świńskie, użyję tego określenia, strony pana Leszka Pupla. W każdym razie apeluję do wszystkich innych organizacji, żeby stanowczo odcięły się od tego typu metod działań, ponieważ one po prostu do niczego nie prowadzą. Dziękuję bardzo. Mówił Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji Lex Nostra. Dziękuję.